31 lat temu dokonałam aborcji. Poddałam się argumentom, że nie poradzę sobie, z czego będę żyć, a w ogóle to będę musiała wtedy się wyprowadzić z domu. Wydawało mi się, że kobieta ma prawo decydować, czy dziecko ma przeżyć, czy ma nie przeżyć. Teraz już wiem, że to było morderstwo, które dokonałam na własnym dziecku. To cały czas we mnie pracowało, powodowało depresję, myśli samobójcze. Zmiana nastąpiła w moim wypadku, kiedy miałam czas na przemyślenia, gdy poprosiłam to moje dziecko o przebaczenie, mogłam sobie również przebaczyć i ból zaczął się zmniejszać. Nie da się być sobą, nie stając w prawdzie z tym, co się popełniło. W tej chwili jestem w stanie publicznie stanąć po stronie życia.